od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Kiedy Sanhedryn wydał ostateczny wyrok i skazał Jezusa na śmierć, wszyscy krzyknęli: winien jest śmierci. Następną rzeczą było doprowadzenie Jezusa do Piłata i uzyskanie skazania politycznego, ponieważ to zresztą dopiero pojawia się w Ewangelii według świętego Jana. Ówcześni Żydzi nie mieli prawa tak zwanego jus gladii, czyli nie mieli prawa wykonywania wyroków śmierci. Zapewne Piłat zaczął sądzić wcześniej rano, o 5:00-6:00, bo zgodnie z rzymskimi obyczajami urzędnicy bardzo wcześnie zaczynali pracować. Trudno nam to sobie wyobrazić, żeby można było o 6:00 rano już zajmować się wydawaniem wyroków. No ale tak to było w starożytnym Rzymie, co wynikało też z tego, że nie było oświetlenia elektrycznego, więc trzeba było łapać słońce, czyli właściwie w chwili wschodu słońca urzędnik mógł zacząć już działać. No i pojawiają się przed Piłatem przedstawiciele władz żydowskich, arcykapłani, faryzeusze, członkowie Sanhedrynu i wnoszą oskarżenie. No i to oskarżenie już właśnie ma charakter polityczny, czyli jeśli opierać się na tym, co nam przekazały Ewangelie, Jezus zostaje oskarżany o to, że podburza lud, że nawołuje do niepłacenia podatków i że sam czyni siebie królem, czyli występuje przeciwko władzy cesarza, a zgodnie z panującymi wtedy ustawami, zgodnie z prawem rzymskim, była to forma crimen lese majestatis, czyli te zarzuty, które Jezusowi postawiono, mogły oznaczać zamach na majestat państwa rzymskiego, bardzo szeroko definiowany w tej ustawie, no i mógł prowadzić do śmierci Jezusa. Tak właściwie zaczyna się ten moment, kiedy zaczyna się proces przed Piłatem. Na temat Piłata nasza wiedza do pewnego momentu też była właściwie wyłącznie wiedzą ograniczoną do tego, co nam przekazały Ewangelie. No ale dzięki badaniom archeologicznym w 1961 roku znaleziono pierwszy materialny ślad istnienia Piłata, czyli fragment napisu z napisu, gdzie pojawia się określenie prefekt Piłat, prefekt Poncjusz Piłat, i mamy dowód materialny, nie tylko piśmienny, nie tylko pochodzący z tych świadectw. W jaki sposób ten proces przed Piłatem przebiegał? Czy to jest tak, że w momencie, kiedy już oskarżenie wpłynęło, była jeszcze jakaś realna szansa na to, że Piłat powie nie i uwolni Pana Jezusa? Może uporządkujmy, skoro ta panorama została zakreślana tak szeroko, uporządkujmy trochę tę wiedzę. Piłat był prefektem, namiestnikiem Judei w latach 26-36, a więc w tym okresie, w którym miało miejsce pojmanie, męka, śmierć, ukrzyżowanie Jezusa. To prawda, że podważano nawet, powiedzmy sobie, te świadectwa starożytne, które były bardzo mocne, obecność tutaj Piłata w Palestynie może mniej, ale podważano jego rolę w tym procesie. Wszystko rzeczywiście też zmieniło się wtedy, gdy w latach 60. w Cezarei Nadmorskiej odnaleziono tę tablicę erekcyjną, napisaną po łacinie, co jest rzadkością tutaj na tym terenie, w tym rejonie świata, dlatego że tutaj wtedy obowiązywał język grecki. Tablica jest po łacinie,
to rzuca bardzo ważne światło później na trójjęzyczny napis nad głową na krzyżu, na którym ukrzyżowano Jezusa. Że ten język łaciński był tutaj językiem, nazwijmy to, oficjalnym. Takim obiegowym, codziennym był hebrajski, grecki, natomiast łacina pozostawała językiem urzędników, językiem administracji rzymskiej i to zostało uszanowane wtedy, kiedy wznoszono ten teatr i było respektowane, czy Piłat to respektował wtedy, gdy Jezus został skazany na śmierć. Wracając do tego procesu, rzeczywiście oskarżenia religijne skończyły się w czwartek późnym wieczorem, bo one miały miejsce przed Sanhedrynem i były zrozumiałe dla Żydów, dla świata żydowskiego. W piątek rano, zapewne po wschodzie słońca, czyli gdzieś koło godziny szóstej, przyprowadzono tutaj Jezusa, to znaczy przyprowadzono przed Piłata, prawdopodobnie do twierdzy Antonia, tam gdzie rezydował w okresach świąt żydowskich, gdy było zagrożenie rozmaitymi zamieszkami, napływały tłumy pielgrzymów, turystów. Więc Piłat przebywał tam razem z dużym oddziałem rzymskich żołnierzy. Przyprowadzono tam Jezusa i oczywiście pytanie się pojawia, to, którą postawił Piłat, dlaczego przyprowadzacie tego człowieka? Gdyby nie był przestępcą, to byśmy nie wydali go tobie. No więc na czym polega to przestępstwo? Nie mogli mówić oskarżyciele, że przestępstwo polega tam na sprawach dotyczących mesjaństwa i koncepcji Mesjasza, idei Mesjasza i tego, że on ma się za Syna Bożego. Bo dla poganina, i tu jest pewien paradoks, to byłby nawet mocny argument, solidny argument za uniewinnieniem Jezusa. Piłat był poganinem i w świecie pogańskim było mnóstwo na wielu bogów. No, sami cesarze byli bogami. Sami cesarze byli ubóstwiani. Więc jeżeli już powód do jakiegoś oskarżenia, to ten, że ten nowy, powiedzmy sobie, Bóg, za którego on siebie uważa, konkuruje w pewien sposób z cesarzem, ale też można by ująć rzeczy inaczej i powiedzieć mniej więcej tak, że w tym panteonie rozmaitych rzymskich, greckich, helenistycznych szerzej bóstw byłoby również miejsce na Jezusa. I oskarżyciele żydowscy doskonale wiedzieli, że jeżeli pójdą tym tropem, to niewiele wskurają. Dlatego oskarżenie przed Piłatem zostało zamienione na oskarżenie polityczne. On podaje się za króla, a my nie mamy króla, jak tylko cesarza. Przedstawiają siebie w tym kluczowym przypadku, przedstawiają siebie jako lojalnych, poddanych cesarza rzymskiego, co oczywiście odbiegało od ówczesnych standardów, bo sami siebie za takich do końca nie uważali, ale tu przedstawiają się jako lojalni jego przedstawiciele, którzy dochodzą praw cesarza w tej właśnie sytuacji. I doprowadzają do takiego momentu, kiedy właściwie Piłat nie ma wyjścia. Dlatego, że zostaje zaszantażowany. Zostaje zaszantażowany, tak naprawdę okazuje się, jak wynika z opisu ewangelicznego, że gdyby uwolnił Jezusa, to Żydzi, czy władze żydowskie, oczywiście nie wszyscy Żydzi, gotowi by byli powiedzieć, że nie jest przyjacielem cesarza. No właśnie, jeżeli go uwolnisz, to nie tak, jesteś przyjacielem. Jesteś de facto, prawda, nie wypełniasz swojej funkcji, nie wypełniasz swojej roli i można by zakładać, że w takiej sytuacji wpłynąłby donos skierowany do Rzymu, do cesarza, no że jego urzędnik go zdradził i przeszedł, nie wykonuje swoich podstawowych funkcji. Ale zostałby przed cesarzem oskarżony przez Żydów. Przez Żydów, właśnie. Pamiętajmy, że Żydzi mieli bardzo duże wpływy na wszystkich cesarskich dworach. Po kolei dbali o to, żeby byli tam obecni. Nie było to widowiskowe, nie było to nachalne, nie było to takie bardzo mocne, ale na dworze każdego cesarza by zaznaczały się bardzo silne grupy wpływowe właśnie żydowskie. Mamy nawet dowody tego, znaczy mamy na przykład dowód tego w postaci kariery Heroda Agrypy I, który był bliskim przyjacielem Klaudiusza i tak naprawdę to za sprawą Agrypy Klaudiusz został
wyniesiony do funkcji cesarskiej, a drugim dowodem są opisy właśnie Józefa Flawiusza, który z pewnym posłańcem wyruszył do Rzymu w 1964 roku po to, żeby uwolnić uwięzionych tam przez pewien czas kapłanów. Czyli te wpływy żydowskie na dworze cesarskim są bardzo silne i do tego stopnia, że w pewnych okresach można wręcz powiedzieć o, tak jak za czasów Agrypy, że no, mieli wpływ nawet na obsadę tego, kto cesarzem zostanie. Po śmierci Kaliguli dokonuje ogłoszenia Klaudiusza cesarem właśnie Agrypa, król Agrypa, który dzięki temu od Klaudiusza otrzymuje ziemię takie, jakie miał Herod Wielki, prawda? Czyli to wszystko tutaj rzeczywiście doskonale się ze sobą pasuje. Mnie jeszcze uderza tak jeden wątek, jak się czyta różne Ewangelie i tak jak zresztą ksiądz wspomniał o Ewangelii według świętego Marka, która jest Ewangelią pierwszą. Gdybyśmy ją czytali, nie mając pozostałych Ewangelii, nie można by w zasadzie zrozumieć, jak to się stało i dlaczego Żydzi musieli pójść po tym swoim wyroku do Piłata. Marek tego nie wyjaśnia. Nie wyjaśnia tego Mateusz. Tam jest tylko napisane, że wzięli go, zabrali do Piłata. Dopiero u świętego Jana dowiadujemy się, że istniał ten właśnie przepis i nakaz mówiący o tym, że bez zgody gubernatora rzymskiego wyrok śmierci byłby nieważny, ponieważ Żydzi nie mieli takiego uprawnienia. To też właśnie pokazuje, jak te różne świadectwa doskonale się uzupełniają i nawzajem wzmacniają, a nie przeczą sobie. My mamy paradoks, taki paradoks polega na tym, że to, co my poznajemy z dociekań historyków, z wiedzy historycznej, to dla ludzi, którzy pisali Ewangelię, którzy żyli w tamtych czasach, było oczywiste. Było oczywiste, dokładnie. O oczywistych sprawach się nie pisze, prawda? Więc dlatego one były tak samo w sobie zrozumiałe, że tam nie było, nie trzeba ich uzasadniać. Poza tym pamiętajmy, Ewangelie to nie są jakieś obszerne dzieła historyczne, które naśladują historyków rzymskich, poczynając od Tacyta, czy Swetoniusza, czy historyków greckich, jak Herodota, gdzie mamy opasłe tomy. To nie są takie dzieła na podobieństwo dzieł Józefa Flawiusza, tylko Ewangelie są bardzo skondensowane. Ewangelie są bardzo, można powiedzieć, krótkie. Otóż Ewangelie były przeznaczone do tego, żeby je masowo odpisywać. Odpisy, wiadomo, były bardzo drogie, bardzo kosztowne, bardzo rzadkie i miały jako takie trafiać do poszczególnych wspólnot chrześcijańskich. A więc ewangeliści opisywali to, co ich zdaniem wydawało się konieczne, najważniejsze, a oczywiście nie zajmowali się wyjaśnianiem szczegółów, tłumaczeniem. Czasami mamy bardzo ciekawe informacje, jak ta, która zawarta w Ewangelii świętego Jana, która nawiasem mówiąc zawiera najwięcej historycznych, geograficznych, topograficznych wzmianek, więcej niż inne Ewangelie. Ta właśnie sakramentalna Ewangelia, ona jest jednocześnie zakorzeniona w realiach geografii, topografii, historii. Mamy tam wzmiankę, że to przesłuchanie Jezusa odbyło się na litostratos, prawda? Po hebrajsku gabbata. Litostratos to kamienna ulica dosłownie, albo kamienny dziedziniec. Więc to jest bardzo ważna wzmianka, bardzo taka lokalizująca to. I stąd można również przypuszczać, że cały janowy opis przesłuchania przed Piłatem też chce być i pragnie być historycznie wiarygodny. Tak samo tylko w Ewangelii według świętego Jana pojawia się informacja, że Piłat zasiadł na Bema, czyli na tym specjalnym krześle kurulnym, czyli tym podwyższeniu, swoistym tronie. W swoistym tronie, skąd mógł wydawać wyroki sądowe zgodnie z prawem rzymskim. A propos tych przesłuchań przed Piłatem, to jest od kilkudziesięciu lat tak naprawdę. Mam wrażenie, że toczy się trochę kampania wśród liberalnych krytyków, której główna teza brzmi tak, że Ewangelie próbowały oczyścić zarzutów Rzymian, przedstawiały w związku z tym Piłata w dobrym świetle, czy w lepszym świetle, a starały się przypisać szczególną winę Żydom, czyli szczególnie władzom żydowskim. Ale tak naprawdę, jak się czyta uważnie wszystkie Ewangelie i zachowanie Piłata i tak dalej, no teza ta, mam wrażenie, jest kompletnie wzięta z niczego. To znaczy Piłat owszem chciał, czy nie chciał skazać Jezusa, ale nie dlatego, żeby był nagle wielkim miłośnikiem sprawiedliwości i prawości, tylko rozgrywał swoją walkę z Żydami.
A wcześniejsze informacje, które mamy na jego temat, wskazują na to, że ten spór, czy to napięcie między władzą rzymską a władzą żydowską było cały czas obecne. Więc widząc to, że nagle Żydzi przychodzą z oskarżonym i widząc, że bardzo im zależy na skazaniu, wykorzystał tę sytuację, żeby, że tak powiem, w tym przypadku odegrać się za poprzednie sytuacje, których musiał bardzo szybko ustępować. Co ksiądz myśli na temat tych relacji, tego opisu zachowania Piłata w Ewangeliach? Ja myślę, że Piłat, niezależnie od tego, że zachowała się o nim bardzo różna pamięć, że Piłat jako przedstawiciel administracji rzymskiej dbał o jus i o justycję. Mm-hmm. Dbał o prawo i sprawiedliwość, tak jak one były, określone przez Rzymian, mentalności Rzymian, przez kulturę Rzymian i oczywiście przez rzymskie prawodawstwo. Wobec tego Piłat przestrzegał zasad. Tacy byli Rzymianie generalnie. Nie posuwali się do niesprawiedliwości. Mogli, coś było niesprawiedliwe obiektywnie, ale ich zdaniem subiektywnie traktowali to jako swoje zdanie, swoje wyroki jako sprawiedliwe. Więc na pewno Piłat nie miał intencji od samego początku, żeby obejść się źle z Jezusem. Być może jego relacje, jego ówczesne stosunki z władzami żydowskimi, że one były, łagodnie mówiąc, napięte. Tak jest zawsze. To była sytuacja okupowanego kraju, była sytuacja przedstawiciela rzymskiej władzy i oczywiście tacy przedstawiciele nie byli mile widziani, aczkolwiek wtedy, kiedy się do nich zgłaszano, no to zgłaszano się do nich, prawda, z grzecznością, z uprzejmością, oczywiście udawano. I tu mamy taki właśnie przykład, kiedy do Piłata trafia sprawa, której się nie spodziewał, której nie chciał, mało tego. Jeżeli Ewangelie mają rację, a nie mamy powodów, żeby to negować, to żona Piłata miała sen, nie czyni nic temu sprawiedliwego. Ten sen żony Piłata i ten motyw żony Piłata był później rozwijany w rozmaitych apokryfach. Więc jeżeli rzeczywiście tak było, to Piłat od samego rana miał w głowie, że sprawa, z którą się do niego zgłoszą, jest taka kręta, tak, prawda? Kręta. To jedna uwaga, to też pokazuje, jak nasza wiedza pozwala czasem pozbyć się tych różnych pseudodociekań. Mianowicie bardzo długo pojawiała się taka teza, że przecież rzymscy urzędnicy nie mogli zabierać żon ze sobą. Chodziło o gubernatorów, aż okazało się, że kiedy sprawdzono, owszem, był taki zakaz, ale on został zniesiony kilka lat przed tym, jak właśnie Piłat został gubernatorem. Czyli mamy przynajmniej jedną rzecz znowu potwierdzoną prawnie, że zgodnie z prawem rzymskim prefekci i gubernatorzy prowincji mogli zabierać ze sobą żony w sytuacji, w której sprawowali, prawda, urząd. To oczywiście nie jest dowód, że istniała żona Piłata i żona miała sen, ale jest to dowód pokazujący, że taka rzecz jest co najmniej prawdopodobna, ponieważ inni urzędnicy faktycznie ze sobą żony, pełniąc te dłuższe urzędy, zabierali. Także to jest kolejny przykład, kiedy zderza się ze sobą taka chęć podważania wszystkiego i negowania z rzeczywistością historyczną, która się temu może przeciwstawić i to odrzucić. Ksiądz wspomniał o tym, że Piłat zapewne kierował się tą justycją, prawda, tym pojęciem prawa. Myślę, że to jest też tak. To po pierwsze, gdyby Piłat był tak zły, jak go przedstawiali niektórzy, na przykład Filon z Aleksandrii, w takim swoim piśmie pisał o Piłacie, że był krwawy, krwiożerczy, okrutny, nienawistny, to dlaczego byłby aż 10 lat prefektem? No, cesarze rzymscy i całe Imperium Rzymskie opierało się na tym, że właśnie to prawo było ogólnie przestrzegane. W związku z tym inaczej by się to imperium rozpadło, gdyby urzędnicy niczym innym się nie zajmowali, jak tylko tępieniem swoich poddanych. Prawda? Dochodziłoby do buntów i do sprzeciwu. I drugi, moim zdaniem, jest też bardzo dobry argument. Kiedy Piłat zostaje prefektem, to jest 26 rok po Chrystusie, wcześniej przed nim prefektem był Walerian Gracchus,
Kajfasz został powołany na arcykapłana już przez poprzedniego prefekta, a podtrzymany na stanowisku przez Piłata i na tym stanowisku pozostało całych 10 lat. To był tak naprawdę najdłużej urzędujący arcykapłan w całym tym okresie od czasów króla Heroda Wielkiego. To znaczy, to musi pokazywać jedną rzecz, że tak powiem, te zarzuty wobec Piłata jako jakiegoś dzikiego okrutnika, który w związku z tym, jak on był dzikim okrutnikiem, to na pewno go się w ogóle nie zajmował się, nie interesowała go historia Jezusa, są nieprawdziwe, są wyssane z palca, tak sądzę przynajmniej. Musimy zawsze pamiętać, skąd pochodzą zarzuty. Gdy czytamy świadectwa rzymskie na temat Judei i na temat Żydów, to te świadectwa są, łagodnie mówiąc, mało pochlebne. W różnych okresach historycznych różni rzymscy władcy czy przedstawiciele skarżą się, że Żydzi są nielojalni, że Żydzi są przewrotni, że Żydzi uchylają się od pełnienia swoich obowiązków na rzecz imperium i tak dalej, i tak dalej. I gdyby na tej podstawie sobie tylko urobić opinię o ówczesnych Żydach, no to byłaby ona mało pozytywna. Gdy z kolei czytamy zachowane źródła żydowskie, one są dużo bardziej ostrożniejsze w ocenie władz rzymskich, dlatego że jeżeli pochodzą z tamtego okresu, to ich autorzy musieli się liczyć z represjami. Ale we wszystkich tych źródłach mamy odwzorowanie tej niechęci, tych rozmaitych fobii, tego sprzeciwu, tej wrogości, która w dokumentach rzymskich dotyczy Żydów, to w dokumentach żydowskich dotyczy Rzymian. Rzymianie byli określani rozmaitymi epitetami, wśród nich taki jeden z łagodniejszych to Babilon, prawda? Co było nie tylko takim pewnym paradygmatem historycznym, tylko było zakamuflowaną zapowiedzią przyszłości i losów Rzymu. Gdzie mamy do czynienia z dwoma, jeżeli tak można powiedzieć, aspektami. Jeden to Piłat i wysocy przedstawiciele władz żydowskich. To jest jeden poziom, którzy starają się pozyskać Piłata dla akceptacji, dla aprobaty, dla wydanego już wyroku śmierci. Jeżeli rozważamy, kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa, to musimy podkreślić, czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy polityczna poprawność lubi to, czy nie lubi, że pierwszymi odpowiedzialnymi za śmierć Jezusa byli ci, którzy go wydali, władze żydowskie, Sanhedryn, bo to oni postanowili o tej śmierci. Ale to sprawy nie kończy, bo oni postanowili o tej śmierci, ale nie mogli jej wykonać. Więc gdy stawiamy pytanie, kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa, to dochodzi ten drugi czynnik, właśnie rzymski. I gdy władze te żydowskie przyprowadziły Jezusa przed Piłata i gdy wreszcie ta ich rozmowa wzajemna się wyczerpała, skończyła, widać było, że oni nie ustąpią i postawili Piłata w sytuacji właściwie bez wyjścia, to Piłat próbuje dociekać, na kim ty jesteś, prawda? Co takiego sprawiło, że oni siebie aż tak nienawidzą? I dlaczego chcą siebie zabić? Dokładnie tak. O co cię oskarżają? Kim ty jesteś? Bez przerwy w życiu Jezusa od początku, od narodzin do zmartwychwstania będzie wracało pytanie, kim ty jesteś? Piłat staje wobec tego pytania, zyskuje odpowiedź Jezusa, odpowiedź, która go zastanawia i w pewien sposób przeraża, ale jednocześnie czuje się osaczony. I sądzę, można tak przypuszczać, że przypuszczenie jest zasadne, że próbuje ocalić Jezusa, próbuje zrobić to, co możliwe w tej sytuacji.
chociaż ta próba jest dość krwawa, dlatego że skazuje Jezusa na ubiczowanie. To nie było konieczne. Mógł bezpośrednio skazać go na ukrzyżowanie, prawda? Biczowanie nie było rzeczą konieczną. Biczowanie było samodzielną karą, którą... Było samodzielną i w przekonaniu Piłata albo w nadziei, jaką w sobie Piłat wzbudził, było sposobem na, co prawda krwawe, dramatyczne, ale ocalenie Jezusa. Piłat liczył, że ponieważ biczowanie było karą bardzo surową, bardzo dotkliwą, 39 razy bez jednego, takimi pejczami, który miał trzy końcówki, a na końcu tych rzemieni były zazwyczaj jakieś kule albo metalowe, albo kości ze zwierząt, więc było to bardzo dotkliwe. Wielu tych, którzy doświadczali biczowania, nie przeżyło tej kary. To rozrywało ciało tak naprawdę. Sprawiało, że cały człowiek krwawił. Człowiek się wykrwawiał. Były liczne przypadki, że wskutek samego biczowania one prowadziły do śmierci po prostu. Dokładnie tak. I po ubiczowaniu Piłat wyprowadza Jezusa i wypowiada te słynne słowa. Nie wiemy, czy wypowiedział je po grecku, czy po łacinie. Zapewne po grecku, a może po łacinie. Ecce homo. Oto człowiek. Liczył na litość. Liczył na to, tak mi się wydaje, że można to spokojnie tak interpretować, że ten tłum zebrany i ci, którzy podburzali ten tłum, powiedzą, no to dosyć. Dosyć. Dostał za swoje. Mógł też liczyć na to, bo też myślę, że taka interpretacja jest możliwa. No patrzcie, wy mówicie, czy do mnie mówicie, że to jest Syn Boży, że to jest Bóg albo ktoś równy Bogu, a patrzcie, jak on teraz wygląda, prawda? Strzęp człowieka, zniszczony, rozbity, pokrwawiony, to jest, już dajcie mu spokój w tym sensie, prawda? Dokładnie tak. Został tak poniżony i tak, że tak powiem, zrównany z ziemią i zniszczony, że o czym tu jest w ogóle mowa? O jakim, jakim Synu Bożym, o jakim Bogu, Królu? Nie ma, to dalej nie ma sensu, prawda? Ale to nie wystarczyło. Znaczy, liczył na zwyczajną ludzką litość. Ona jest czymś innym niż miłosierdzie. Miłosierdzie jest okazywane w innych sytuacjach. Czas na miłosierdzie był wcześniej. Natomiast po ubiczowaniu to był czas litości. Od po prostu, kiedy widzimy człowieka umęczonego, kimkolwiek on jest, i żywimy wobec niego, nawet żywiliśmy jakieś uczucia złe, niedobre, pogardę, niechęć itd., kiedy widzimy go upokorzonego we krwi i ledwo trzymającego się na nogach, to można by powiedzieć, no dosyć. Tak, dosyć, tak. Dosyć. To jest już. Ale stało się inaczej. Nie było dosyć. Rzadko kiedy jest tak, że te przekazy ewangeliczne mają jakieś potwierdzenie zewnętrzne. W tym akurat przypadku mamy świadectwo Józefa Flawiusza, bo tam jest wyraźnie napisane, Jezus został skazany wskutek oskarżenia lub donosu naszych najlepszych spośród nas przez Piłata. Czyli mamy zewnętrzne potwierdzenie mówiące o tym, że ten donos lub oskarżenie faktycznie zostało złożone przez władze żydowskie, przez przywódców żydowskich, i to jest przypadek, jak mówię, rzadki, kiedy zewnętrzny autor, historyk z tego samego okresu, no może potwierdzić ewangeliczne doniesienia. Tak, ale myślę, że jest taki pewien trop w naszym współczesnym myśleniu, że Ewangelie będą wtedy wiarygodne, kiedy zostaną potwierdzone. Kiedy ktoś z zewnątrz oczywiście to potwierdzi. To jest niebezpieczne, tak. Nonsens. To jest niebezpieczne, to jest nonsens, ale mówię tylko nie w tym sensie, żeby bez tego te opisy nie były wiarygodne, ale mówię o tym w tym sensie, że to jest taki no dodatkowy znak autentyczności. Tak? To znaczy znak dla tych, którzy szukają znaków, a prawdopodobnie oni w tej podróży szukania znaków nigdy nie ustaną. Tak, nie ustaną, bo ile by nie było... To jest podróż bez końca. Bez końca zawsze jest. Zresztą Jezus
Jezus też do tego nawiązywał, żądacie znaków, prawda, mieliście tyle, jeszcze kolejne i dzisiejsi historycy mają do dyspozycji rozmaite świadectwa starożytne, ale potrzebne są jeszcze nowe, bo jak przekonać tego, który przekonać się nigdy nie da? Znaczy, jak ktoś nie chce się przekonać, to po prostu, żeby człowiek przytoczył nie wiem ile dowodów, ile znaków, argumentów, to i tak to nic nie da, ponieważ to jest kwestia woli. Tak? Jak ktoś na zasadzie woli odrzuca, to do niego nie dotrze. Ale wracając jeszcze do procesu i tego momentu, kiedy żeśmy urwali. Piłat w związku z tym, chcąc uwolnić Jezusa i pokazując go w takim stanie, w jakim go pokazał, zrobił jeszcze jeden manewr, czyli dał szansę ludowi, żeby to lud zawołał, czy zwrócił się o uwolnienie Jezusa. Czyli tak zwane privilegium paschale, wybór między Jezusem a Barabaszem, które też opisują wszystkie cztery ewangelie. Tak, ale zanim dał szansę ludowi, to zobaczył, że jego to, co uważał za wyjście, że okazało się nieskuteczne. Dlatego, że postawiwszy Jezusa przed tym tłumem podżeganym, podjudzanym przez przedstawicieli tych władz żydowskich, kiedy zobaczyli Jezusa, zaczęli krzyczeć: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Myślę, że dla Piłata to był kolejny szok. Tak. Prawda? Z jednej strony spodziewa się pewnej litości, a z drugiej strony nie ma litości. Z drugiej strony jest po prostu to wołanie. I wtedy Piłat używa kolejnego fortelu, kolejnego jeszcze, wybiegu. Jeszcze może jedna rzecz, którą też na pewno był zszokowany. Na pewno był zszokowany tym, że lud nie okazuje litości, widząc w jakim stanie znajduje się Jezus, ale zapewne mógł też być zaskoczony faktem tego, że przecież do tej pory mogło się wydawać, że Żydzi, jakby to powiedzieć, trzymają się razem, że nie wydają przedstawiciela swojego narodu. A w tym przypadku to wołanie ukrzyżuj go zwrócone do Rzymianina, no było takim najbardziej skrajnym przejawem zerwania tej solidarności, którą wcześniej tak często przecież okazywali. Czyli okazywało się, że on musiał być w jakiś sposób szczególnie odepchnięty albo znienawidzony, albo wykluczony z tej wspólnoty żydowskiej. Myślę, że to był drugi, nie mniej szokujący element w tym momencie, kiedy to wołanie do Piłata dotarło. Tak, to jest podglebie tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia do dzisiaj. Ktoś, kto przyjmuje chrzest, kto staje się chrześcijaninem, przestaje być Żydem. Odmawia mu się żydowskości. Oczywiście to jest dla tych Żydów, którzy przyjmują chrześcijaństwo, którzy pozwalają się ochrzcić, to jest wielki dramat. Mam dwie ojczyzny i obie nie moje. Jedna, bom był Żydem, to dla tych wszystkich, którzy Żydami nie są. Druga, bom jest gojem. Otóż przyjmując chrzest, staje się gojem. To prawda, Jezus, słysząc to żądanie ukrzyżuj go, Jezus z całą pewnością dotkliwie przeżywał to, że jego właśnie rodzacy nie czują z nim solidarności, nie ma tego poczucia wspólnoty. Na pewno dla Jezusa było to bardzo dotkliwe. Tylko pamiętajmy, tych, którzy byli zebrani na tym dziedzińcu, na Litostratos, mogło być kilkuset, co najwyżej. Liczę się, że około 800 osób tam mogło się zmieścić mniej więcej w tej przestrzeni przed Piłatem, zamkniętej. Kilkaset osób, tak. Więc tylko i to te osoby stały się, jeżeli tak można powiedzieć, w tej chwili, w tym właśnie czasie, stały się takimi negatywnymi, dramatycznie splątanymi przedstawicielami wszystkich Żydów. Co, powiedzmy sobie jasno, nie jest do końca sprawiedliwe, dlatego że po męce, po śmierci, po zmartwychwstaniu Jezusa wyłonił się Kościół przede wszystkim na tym pierwszym etapie właśnie z Żydów. To nie było tak, że wszyscy Żydzi powiedzieli Jezusowi swoje nie. Znacząca część później poszła za nauczaniem rabinów i na glebie biblijnego Izraela wyrosły dwie religie. Jedna tych, którzy mówią Jezusowi swoje tak i do której w dużej liczbie weszli później poganie, przyjmując chrzest, i druga, która w dużej liczbie powiedziała Jezusowi swoje nie. Więc na glebie biblijnego Izraela rozwinęło się chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny.
a był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Postacią bardzo tajemniczą i też no, niezwykle interesującą z punktu widzenia przebiegu procesu jest ta postać Barabasza, czyli to jest ten ktoś, kto miał, on jest przedstawiany przez Ewangelię, ewangeliści używają takiego określenia lestes, czyli i to jest właśnie pytanie, czy chodziło o zwykłego przestępcę, czy chodziło o kogoś, kto prowadził antyrzymską działalność. Józef Flawiusz, pisząc później, w związku z tym no, nie jest tutaj wystarczającym, powiedzmy, nie można się do niego odwoływać tak wprost, używa tego określenia lestes, lestoi, wyłącznie w odniesieniu do powstańców, czy do zelotów, czy powstańców antyrzymskich. Ale samo w sobie to słowo nie musi jeszcze oznaczać, nie musi mieć jego zabarwienia politycznego, może chodzić po prostu o pospolitego przestępcę, o kogoś, kto wywołał jakieś zamieszki, albo coś ukradł, albo coś, albo do czegoś takiego doprowadził. Więc pytanie dotyczy tego, kim był Barabasz, czy był rzeczywiście tylko jednym z jakimś no, herszczem jakiejś grupy przestępczej, tak to nazwijmy, czy był jednym z wczesnych przedstawicieli tego zelotyzmu żydowskiego. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na samo imię, co znaczy Barabasz. Otóż syn ojca, tak? Słowo Barabasz znaczy od Bar Abba, syn ojca, czyli nikt. Dlatego, że było, wszystko odbywało się na zasadzie syn Mateusza, syn Piotra, syn Szymon Nataniela, też Szymon, tak. To człowiek miał ojca i miał jego imię, tego człowieka zależało w dużej mierze od imienia ojca. Tak do dzisiaj jest w świecie arabskim. Pewnie dzisiaj wieczorem spotkamy człowieka, który przedstawia siebie Abu Omar, ojciec Omara. I nieważne jak on nazywa się w papierach, w dokumentach, on jest Abu Omar. Barabasz, syn ojca, ale ten ojciec jest nieznany. Na Bliskim Wschodzie to jest niemożliwe. Do dnia dzisiejszego tu nasza europejska mentalność, że ojciec nieznany ani na Bliskim Wschodzie, ani w Afryce to jest niemożliwe. Dlatego, że ojciec, ta, która ma dziecko, wie, z kim je ma. Wtedy jest nieznany, gdyby została zgwałcona. Może w przypadku na przykład Barabasza pochodził z takiej rodziny, którą dzisiaj byśmy mogli nazwać jako prawda, jako jakaś taka rodzina poza tymi granicami, które wytycza normalność. Może właśnie to dzieciństwo bez ojca, czy ojciec niewiadomy, to może to wszystko zaważyło na nim. Kim on był? Czy on był jakimś przestępcą pospolitym? Czy on był jakimś działaczem politycznym? Ja myślę, że to jest ciekawość, która nigdy nie zostanie zaspokojona. Chyba, że jakieś nieoczekiwane dokumenty się ujawnią, ale to jest praktycznie niemożliwe. Tak. Znaczy, może mi to przypomina, może trochę groteskowo. Ktoś zmarł na raka. Od jakiego? Raka płuc. Koniec. Ale są tacy, którzy będą dociekać płuca lewego czy płuca prawego, prawda? Może dla lekarzy to jest ważne.
na to, czy dla tych, którzy zajmowali się leczeniem, może dla historyków to jest ważne. Jeżeli mają jakieś dokumenty, niech dociekają. Jak dokumentów nie ma, to muszą tak długo, dopóki ich nie ma, powiedzieć, nie wiemy, ale próbujemy domyślać się, tu kończy się wiedza, tu zaczynają się domysły. Tak czy inaczej, kiedy Piłat uświadomił sobie, że biczowanie niczego nie zmieniło, wobec tego proponuje akt łaski, ułaskawienia. I wydaje mu się znów, że wybór jest prosty. Mając do czynienia z tym, który ma, przedstawia się tu jako, czy robią mu zarzuty, że ma jakieś nieprawomyślne poglądy i przedstawia się nie takie, ale nic złego nie zrobił, to i do czynienia z tym, który był osądzony za jakieś zabójstwo, czy za jakieś, powiedzmy sobie, za pospolite przestępstwa, mając do czynienia z jednym czy z drugim, Piłatowi wydaje się, że wybór jest jasny, oczywisty. Ale okazało się znowu, że się mylił. Że on ze swoją rzymską mentalnością nie przystawał do świata żydowskiego. Nie przystawał do świata żydowskiego, ale też bardzo ważnym elementem tych wszystkich debat było to, że długi czas, to są ci właśnie liberalni badacze, starali się kwestionować istnienie w ogóle takiego czegoś jak akt łaski, jak regularny, bo przecież o tym Ewangelii piszą jako o pewnym zwyczaju. Natomiast różne odkrycia, znowu historyczne, pokazały, jak bardzo się mylili. Na przykład odkrycia papirusów w Egipcie, pochodzących z pierwszego wieku po Chrystusie, czyli w bardzo podobnym okresie, pokazują, że miejscowy prefekt, czyli gubernator Egiptu, i mamy tego dowody, posługiwał się również prawem łaski, znaczy mając do wyboru, kogo skazać, a kogo nie, zwracał się do ludu. I lud, oczywiście nie we wszystkich przestępstwach, ale w niektórych przestępstwach dopuszczał lud do głosu. No i również są świadectwa pochodzące z kolei z Talmudu, który wspomina o tym, że znana była instytucja oczekiwania na kogoś, kto może zostać uwolniony wskutek właśnie tego ludowego wezwania, czy ludowego skorzystania z prawa, tego tej formy plebiscytu, powiedzmy, pozwalającego uwolnić kogoś od kary. Więc mówię o tym, żeby pokazać, że znowu im głębiej człowiek wchodzi w historię, im się bardziej sięga do dokumentów z tej epoki, to Ewangelie zyskują nie dlatego, żeby im brakowało tej wiarygodności, ale osadzone w tym kontekście okazuje się, że jakby wszystko do siebie pasuje. Istniała instytucja prawa łaski, istniała możliwość taka, że prefekt czy gubernator rzymski się nim posługiwał. Wtedy uczestniczył w tym lud, który wydawał, czy dawał z siebie, czy decydował o tym, kto zostanie uwolniony, i mamy to również potwierdzone właśnie w tekstach ewangelicznych, więc nie jest tu nic wymyślonego później, wyimaginowanego. Możemy w tej postawie Piłata zobaczyć jakiś odprysk starożytnego rozumienia demokracji. Skoro demokracja to jest władza ludu, to w krytycznych momentach ten lud był dopuszczany do głosu. Oczywiście nie chodziło, tak jak w dzisiejszych tak zwanych demokratycznych procedurach, o zgodę czy aprobatę ogółu wszystkich, którzy tworzą państwo, tylko liczyli się ci, którzy byli akurat pod ręką. Oni byli przedstawicielami tego ludu, oni byli tymi, którzy wnosili oskarżenie, oni byli tymi, którzy krzyczeli ukrzyżuj go, dlatego oni też mogli legalnie i skutecznie powiedzieć, nie chcemy Jezusa. Ale znów podjudzeni, bo to jest wyraźnie widoczne, to nie był ich tylko wybór, tylko to była po prostu propaganda, manipulacja. Ze strony władz? Ze strony władz żydowskich. Tych żydowskich oskarżycieli, którzy tam przybyli, krzyczeli Barabasza. I Piłat jeszcze raz, to co mam zrobić z Jezusem? I wtedy pada znowu, ukrzyżuj go. I wtedy pada znów, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Kiedy byłem konsultantem filmu Pasja, takim konsultantem historycznym i teologicznym, nie samego filmu, tylko jego polskiej wersji,
to oglądałem ten film w pierwotnej wersji, gdzie było to ukrzyżuj go, ponieważ wtedy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii pojawiły się głosy, że to jest fragment antysemicki, to już w późniejszych kopiach to usunięto i w polskiej wersji też tego nie ma. To zdaje się, że podobny los spotkał inne słowa z kolei z Ewangelii według świętego Mateusza, która opisując proces przed Piłatem, w pewnym momencie zgromadzony tłum, podjudzony czy podpuszczony oczywiście przez władzę, ale krzyczy: krew jego na nas i na dzieci nasze. Przez to Żydzi przyjmują, ci tam zgromadzeni, odpowiedzialność za ten proces. Ale ten krzyk był w języku aramejskim i jako jedyny chyba nie został przetłumaczony z filmu Pasja Gibsona. To pokazuje, do jakiego stopnia nawet te historyczne opisy, które są całkowicie pasują do kontekstu historycznego i kulturowego, no dzisiaj są tak niewygodne, że próbuje się je przemilczeć, albo pominąć, albo w ogóle o nich zapomnieć. Tak, tak. To znaczy zabijanie pamięci, forsowanie amnezji. To jest to, co w odniesieniu do chrześcijaństwa staje się wielkim atakiem. Atak na chrześcijaństwo polega właśnie na zmuszeniu ludzi do tego, by nie pamiętali o tym, co ważne.